Witam. Dzisiaj będziemy naprawiać wykrywacz Armand Prospector. Polski wykrywacz, tak to wygląda. Żeby było z przodu. I co tu się dzieje? No, klient wysłał do mnie, dlatego że sytuacja była taka, wymieniał baterię, porozkręcał i coś mu się tam pourywało, a wymieniał dlatego, że po prostu zaczęło mu tu coś wariować na wskaźnikach, piszczeć zaczął, wyć bez potrzeby, także myślał, że wymieni baterię i wszystko się zmieni, będzie ok. Wymienił baterię, było dalej tak samo, znowu tam rozebrał ponoć to i chciał jeszcze tam coś zamieszać z tymi bateriami prawdopodobnie, ale jak grzebał, to urwało mu się to gniazdko tutaj, oderwało mu się od wtyczki, czyli przewody mu się tam w środku ponoć pourywały. Będziemy rozkręcali, to zobaczymy dokładnie, jak to wygląda. I mówi, że nie wiedział, jak to podłączyć. Wysłał to do serwisu jakiegoś tam wykrywaczy metali w Polsce i trzymali, nie naprawili, skasowali, powiedzieli, że się nie da tego naprawić, dlatego że Armand zdrapuje symbole z układów scalonych, z tej całej elektroniki. No i mają rację, bo tak jest, tak, ale nie tylko Armand, bo dużo firm zmazuje. Nie ma schematów do tego później, żeby to nie wiadomo jak porobić. Także będziemy tutaj na czuja robili. Zobaczymy, czy da się to zrobić, bo jak ktoś grzebał, to może być kiepsko. Włącza się w ogóle, tak, bo już go włączałem. No ale coś pokazuje, tu to coś nie tak jest, jak widać. O. Baterie w tą stronę, tu jakby nic nie reaguje. Podłączymy cewkę na chwilę. Jeszcze zobaczycie sobie, jak to z cewką, ale nic to nam nie zmieni, bo ja już tak podłączyłem, bo wstępnie go sprawdziłem. No dobra, podłączyliśmy tą cewkę. No i to jest lipa. W każdym razie, jak oni to oddali, coś tam musieli też namieszać z tego wynika, no bo tutaj mu wariowało w ogóle wcześniej. A, kable są oderwane od cewki przecież. Ja pierdzielę, przecież mówił, że kable się urwały, to oni tego nie polutowali w ogóle. No bo powiedzieli, że nie wiedzą, o co chodzi niby. Dobra, odłączamy, to nie działa. po co ja to podłączyłem, przecież on mówił, że te gniazdo jest oderwane. No ale dobra, ja już odruchowo sprawdziłem w każdym bądź razie. Dobra, rozbieramy, rozkręcamy, zobaczycie, jak w środku wygląda sprzęt. No i zobaczymy, czy damy radę naprawić. Nie lubię tak, powiem szczerze, takich grzybańców, no ale nie mam wyjścia. Kiedyś w gazecie napisali, jak mnie tam opisywali, niech będzie, no ileś lat temu, napisali, że ja lubię naprawiać takie sprzęty. Jak ktoś tam nie da rady naprawić, to ja jeszcze naprawiam. MacGyver, tak. Nie lubię naprawiać takich po kimś, no. Fajnie jest, jak się naprawi, ale jak się nie naprawi, człowiek traci czas, a ktoś tam pozamieniał jakieś elementy, cholera wie co porobił. Do góry nogami włożył na przykład jakiś układ scalony odwrotnie. Nie ma do tego schematów i teraz rozkminiaj, że on jest odwrotnie włożony. Dobra, odkręciliśmy te cztery śruby plastikowe. Śmiesznie to wygląda. On jest w ogóle włączony. O, dobra. Ej, ale zobaczcie, coś się tutaj... Ej, coś się innego załączyło. No dobra. A baterie też jakiś błąd, albo baterie są słabe już. Coś tu ma szajbę, widzicie to? Słońce świeci trochę, no dobra. Nic tu nie działa. O! Zerował się jakby. Cicho. A teraz... Nie no, nie, sekundę, ja zobaczę, czy one są podłączone. Nie, te kable tu się ruszają, dobra. Już widzę. Dobra. A, gniazdko. Zobaczcie, gniazdko wypadło. Tak to wygląda. Dobra, mamy. Krzywo jest trochę, dobra, zobaczymy co i jak, jakoś. Pokażę Wam na razie tak, jak to wygląda, żebyście widzieli w środku. No to podłączeń na razie nie zobaczycie, no bo to, o, baterie widzę, energizery. No niezbyt ciekawe, to, co to, a ta płytka nie włożona do końca. Czekajcie, ja to może wyłączę. Czekajcie, zobaczycie na razie tak, o. W razie czego, jak to wygląda. Jak podłączę kable, to jeszcze Wam pokażę. No tutaj te przewody są odlutowane. Jak to się z tym uporać? Ja już tam sobie mówię wstępnie. Znalazłem
u siebie taki schemat. Kiedyś po prostu takie coś rozbierałem, można powiedzieć, naprawiałem. I dobrze, że właśnie mam porobione takie zdjęcia i będę wiedział, jak tą po prostu cewkę tutaj, cewkę, no jak tą wtyczkę podłączyć, nie? Czyli jak te gniazdo do tych całych kabelków. Też tutaj tak muszę uważać, żeby tu się nic nie zwarło. Przylutować to wszystko. No dobrze, zobaczymy. Dobra, łapiemy, nie ma co tu oglądać. Pierw przylutujemy i zobaczymy, co tu się dzieje. Ale to dziwnie mi się. Chociaż. Nie, coś tu jest nie tak. O, zobaczcie, tutaj teraz załapuje. Coś tu nie gra, ale przełączyłem. W ogóle tu nie wiem. No, głośniczek chodzi, ale ten głośniczek chodzi. No tu jeszcze mamy drugi głośnik, żebyście wiedzieli, nie? Z tyłu pod spodem, pod tą płytką jest drugi głośnik. Dobra, pierwsze co, to zobaczymy te bateryjki. Aż co wyciągnę, wytargam, będą mi tu przeszkadzały. Sprawdzimy napięcia na nich. Może pod odłączonym odłączyć? Odłączyć, zobaczymy. No to na tym mógłbym sprawdzić w sumie. Czekajcie, sobie podłączę, tak. Zobaczymy się na wtyczce, nie będę tam kombinował. Okulary założę. Kurde, ślepnę od tych szkieł. Coraz gorzej od tych. No, jak się siedzi z tymi szkłami, to człowiek później przestaje dobrze widzieć. No, że jak długo się robi, to wydam na chwilę. Tak jak ktoś przez lunetę patrzy, czy coś, to później w okularach będzie łaził. Dobra, czekajcie, zobaczymy sobie napięcia. Dobrze jest tam? Dobrze. Nie wiem, czy widzicie. Widzicie chyba, nie? Ale ja muszę coś zrobić, bo tu mi się, widzę, światło pali niepotrzebnie. Dobra, bateria mi zżera. Jeszcze raz sprawdzę. Coś tam widać, dobra. 8,90. Dobra, tu jest ta jest bateria, ok, powiedzmy, a ta druga 8,90. 7,96. No trochę mało, 7,9. Ale i tak on powinien chodzić. Chyba, że ma bombę, no to tak nie do końca te energizery. Ja mam takie, zobaczcie, akumulatorki. Nie reklamuję ich, żeby nie było. Ale jak ktoś by chciał, to mam dostęp do tych akumulatorków. 28 tysięcy mAh. Prawda jaka jest, ale są naprawdę dobre, wam powiem, bo dobra, nie reklamuję dalej, tylko dokończę. Powiem wam tak, że miałem różne tego typu. Na USB-C się tu ładują. Tu się zapala kontrolka czerwona, jak są rozładowane. Jak jest naładowane, to zielona kontrolka. Taki kabelek sobie wpinamy, tak, pod każdą ładowarkę prawie. Jak jest za duży amperaż czy coś w ładowarce, powiedzmy w tych nowych telefonach, to może taka ładowarka nie ładować, ale wtedy ta dioda się nie, ta kontrolka się nie będzie świeciła, nic nam się nie spali, także ma zabezpieczenia ta bateria w środku, elektronikę. I mówię, no na przykład te nowe takie pinpointery czy coś, one nie chcą nieraz załapać na tych zwykłych takich jakichś podróbkach, bateriach, czy nawet na akumulatorach jakichś beznadziejnych, a te normalnie dają radę, odpalają mi Minelaba tam z mojego kompletu od Manticore'y. Także mam też najnowszy, mówię, ten model tego pinpointera. Więc no, działa to. Jak ktoś by chciał, to mam dostęp do tego w dobrej cenie. 9,2 V, ten nasz Duka, tutaj ile mam? 9,3. No, naładowane są tam. Bo ja je też, mówię, używam sobie do takich szybkich testów, żeby się nie bawić. Podłączanie zasilacza nieraz potrzebuję, tak jak tutaj będzie mi wygodnie na przykład podłączyć się. Czasami muszę zasilaczem, no ale dobra, no tutaj mam. Pyk. To jest fajna rzecz, bo no kurde, naprawdę długo, długo starczają i tego. I nie trzeba co chwila po 12 tam alkaików kupować baterii. To ja 5 razy kupię i mam taką baterię gratis, nie? Mówię o jednej sztuce, a z reguły w wykrywaczach to te dwie wchodzą, tak? O, tu mamy dwie nawet. Także się nie tego nie mieniamy. Dobra, nie gadamy, włączamy, zobaczymy. O! Coś się chyba lepiej zaświeciło. Ty, no coś tu. Nie, na czerwone wchodzi. Nie. O, teraz stanęło. Co jest? Ale resetuje, zeruje. Czekajcie. Dupa jest. Ciągle chcę tą podłączyć cewkę, a jak? Już tu nie działa nic. Dobra, słuchajcie, montujemy to gniazdo, bo
Jesteśmy w dupie, jak będziemy tak robić. Dobra, odłączam. Teraz na razie sobie położyłem może to tu, żeby przeszkadzało. Jest to gniazdko. A, to jest jeszcze, ja pierdzielę. Trzeba zrobić. Słuchajcie, ja muszę spojrzeć według swojego schematu. Poczekajcie chwilę, ja sobie spojrzę według mojego schematu, jak to powinno być, bo widzę, że to gniazdo jest też przekręcone trochę. Czekajcie chwilę. Dobra, jestem już. Czyli tak, tu jest mały błąd. Ja to sobie przestawię trochę. A, tu się kręci nam, zobaczcie dlatego. Ha, to będziemy musieli zrobić inaczej. To się tak kręci. Nęci, to będziemy musieli zrobić w ten sposób, tak. To jest tym pinem do góry. To jest taki klin jakby, powiedzmy, nie? Takie, no tam wyżłobienie swastyczne, to jest klin niech będzie. Nie wiem, czy go widać. To on musi być u góry, pamiętajcie, do napisów. Bo to się daje obkręcić, zobaczcie. Ale tak nie powinno być. Dobra, robimy po kolei, ale wiecie co? No dobra. Ustawimy pierw, żeby to się nie pierdzieliło. Przykleję, bo mi się to będzie obracać. A, zobaczcie, nawet nie trzeba, widzicie? Tu odstaje. Tu będziemy fisiować. Zrobimy to w ten sposób, że... Gdzie ja mam tu? Zabezpieczenie, dobra. Damy klej, super glue damy i tyle. O, wylał się. Stary nożyk jakiś jest. Dawaj tutaj. Szkoda kleju. No, nie wykorzystam, chciałem być oszczędny. Dobra, wpuszczamy tu pod ten klej. Super glue. On się tutaj nam ładnie rozejdzie i będzie trzymał to gniazdo. Z powrotem ten klej będzie trzymał. No co mam? Ej, leci. Tak. No, tutaj zobaczcie, w tą wpustę mu tam. Dobra, naleję mu tam. Czekajcie nad tym, żeby mi się nie wylał ten super glue i mnie nie ukarał. I zniszczył ją teraz, ale nalałem. Czekajcie, powracamy trochę, niech on tam wpłynie. Wpływaj tam. No co? Aż się wylewa. Dobra. Teraz tak, żeby nie ubrudzić mu tu. Ja jeszcze szybko poziom łapię. Idealnie. Teraz mogę jeszcze obkręcić, bo później to nie będę mógł. Czekajcie. Chcę, żeby miał równiutko. Ma poziom. Teraz to sobie zasnę. Nas to nie interesuje. Dobra, tu resztki tego syfu wyciągamy. Maska w ruch. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Podłączymy. Też nutowane. Czekajcie, no niech schnie. Dobra, nutownica niech się grzeje, a jeszcze znajdę tą elektronikę, chociaż trochę tak. No tu nie wiem, tutaj jest coś pokarane. Ale tak nie ma jakiejś specjalnej kary. Jeszcze jedna rzecz. Tu na chwilę. Troszeczkę bym to wyłączony jest. Tak. Tu na chwilę trochę bym to przeczyścił, bo tutaj coś nutował chyba. Dobra, lutownica nam się jeszcze grzeje. Słuchajcie, zobaczcie szybko. Tam to przeczyściłem. Ten klej już nie potrzeba. Więc ja tak potrzebujemy. Zobaczcie. Przyjrzyjcie się na układy. Każdy układ jest żeby mnie dotknął, podłączone, bo baterie włożone są. Zobaczcie, każdy zdrapany symbole, każdy. Wszędzie. Nic nie odczytacie. Nawet z tego tranzystora. Jakiś MOSFET, cholera wie co to jest. Zdrapali. Tutaj z boku jedynie tranzystorek ma. Wszystkie są pozdrapywane. Nie ma tego, nie ma po prostu jak tego robić. Na ślepca robimy. Może się uda, jak nie spierdzielili czegoś dodatkowo. No bo dopóki gościu tam, ja bym tego tak nie brał, ale z opowieści wynikało, że to działało tam wcześniej. Szkoda, że ten klient to nie oddał od razu do mnie, to miałbym większą pewność, a tak po tym serwisie to ja nie wiem, co oni tam, może spalili całkiem, nie wiem, nie wiem. Nie wierzę, no co mam powiedzieć, tak? Ufaj nielicznym, strzeż się pozostałych, tak? Może być tak, że teraz stracimy tylko czas. A oni tu coś dali swojego.
Ale chyba podejrzewam, że to jest tak jak tego. Podejrzewam, że jest tak jak jemu powiedzieli, że nie da się tego naprawić, dlatego że nie ma schematu i odpuścili sobie. No to mamy pole do popisu, może nam się uda. Nie wiem, tak nie widzę tutaj jakiś. No to jest, ale to fabrycznie Armand tak robił. Jakieś przejściówki, nie tylko oni. Tak jak mówiłem, w garetach też powinno być wszystko ładnie na druku porobione, a nie jakieś przejścia dodatkowe. A niestety w garetach też są błędy jakieś poprawiane. Kogo to obchodzą ich błędy? Błędy robicie, no to nie kasujcie pieniędzy tyle. Ma być od A do B ładnie zrobione, dobrze. Czekajcie, żeby się nie przykleił, bo szkoda mi bluzki. To też odłożę. Taka w powietrzu robota, ale dobra, ale mi chodzi o to. Nie będę płynu nawet dawał, żeby je tu trochę przyprószyć te piny. Dobra, spadła tam cyna. Robimy sobie. Muszę tutaj. Na palcem, gdzie spadnie. Dobra. Będzie ładnie zrobione to. Dobra, mamy przyprószone te. Coś tutaj taki. O, teraz jest odizolowany. Dobrze, dobra. Teraz jest ładnie. Jak to było tam według tego schemacioru? A, to odkładamy. Niewłączone, niewłączone. Powinienem te baterie jednak wyjąć. Czekajcie, dobra. Teraz tak. To nam się już nie obróci. Nie zamiesza. W razie czego, jak się komuś urwie, to będzie widział według schematu, jak te kable lutować. A, jeszcze nie koniec. Zobaczcie, przecież tu mamy syf i mogiłę. Musimy się tego pozbyć. Ja bym to zrobił w inny sposób jeszcze. Ma być ładnie. Teraz. To są resztki tych przewodów. A co to jest? Jakaś syfiastacyna była używana. Nie chce się topić. 400 ileś stopni. Musimy się pozbyć tego gówna, żeby to nam ładnie się trzymało. Bo klient będzie znowu wymieniał baterię i znowu to wszystko się zesra. Ale nie chcielibyśmy tego. Dobra. Chyba jest ok. Te kabelki, resztki. Dobra, jest ok tutaj, tak jak widzę. Pozbędę się tego. Co, zrobimy czy nie zrobimy to gówno? Jak nie nasrali czegoś tam do środka od siebie, panowie serwisanci. Ja nie wiem, kto to robił gdzieś. Nie wiem, nie będę gadał. Może i wiem nawet. No coś tam mówił mi, jakie miasto, ale można będzie się domyślić, dlatego nie będę mówił, po co mam psuć komuś opinię. No ja też, jakbym nie znał, nie miał jakiegoś tu schematu, no to co bym kombinował? Zrobiłoby się tam jakieś podłączenia, nie? Tylko czy by było to dobrze? Musiałem też wcześniej wykołować ten, znaleźć po prostu ten wcześniejszy, co robiłem, dlatego że nie wiadomo, co tu jest namieszane w tej elektronice. I teraz jak ja bym tu robił, zrobić mógłbym dobre ustawienie. Po prostu metodą prób i błędów bym szukał, gdzie wchodzi tam ta, powiedzmy, gdzie wychodzi sygnał, tak? Gdzie jest cewka nadawcza do tej małej, bym się podłączał wszystko według cewki. Kombinowałbym, no i zostały mi tam dwa kabelki jakieś, bym nimi obracał, aż w końcu gdzieś tam by sygnał się pojawił i bym zrobił tak, żeby było ok. Ale niestety, tutaj nie mam pewności, czy ktoś mówi, gniazdo było obrócone, nie mam pewności, czy to w ogóle co jest to tak, jak powinno być. Może się okazać, że nie jest, no. Dobra. Teraz tak. Cynę miałem wziąć. No, dużą damy. Dobra, telefonie mamy. Porobimy takie ładne płaty. O, teraz jest to ładnie. Chodź tu. Jeszcze weszło, dobra, może być. Ej. No i zrobimy to. Środkowy jest niepodłączany chyba. Raczej nie, bo widać, że nie był podłączany. Nie został. Ej, klej jeszcze nie wysypę. Super glue. Karbid mi tu robi. Dobra, spieprzaj.
Idziemy. Idziemy. Ja nawet mu tutaj bardziej odsłonię trochę, bo jak będą takie sztywne, to będą się bardziej urywały, a tak jest bezpieczniej. Czekajcie, tu ma prosto. Teraz tak. Tam według schematu jest od tej strony. I tu jedziemy. Ej, no co jest? O kurde. Dobra, ładnie. Śmiesznie, bo one idą po kolei każdy, no nie? Czyli zaczynamy od tej strony. Oczywiście jak jest dobrze ułożone, to tak jak oni tam zostawili, ten podłączał według schematu, znaczy jakiegoś wtyczki i można byłoby się zamotać, bo nie zaczynał od tego pinu. To trzeba. To już by był błąd. No, szybko, sprytnie nam idzie ta wtyczka. Słuchajcie. Jeszcze gdybym się bardziej skupił na robocie, nie gadał, to może szybciej by było. Trochę zabieram tego, żeby było ładnie zrobione, przygotowane. Pięknie jest przygotowane. Czekajcie, raz, dwa, trzy. Ja może mu to nawet zaleję klejem gniazdo później. Zobaczymy, jeżeli będzie działać, nie? No tak powinno być zrobione. Armand powinien tutaj zalać klejem, przecież jak tu się wszystko wyciąga, tam się wymienia w tej puszce te baterie, o tutaj, to wiadomo, że tu może się w końcu za którymś razem urwać komuś. Tylko temu chłopakowi to się urwało chyba trochę za mocno. Wszystkie oderwał kable, żeby chociaż jeden zostawił. No to nic, wszystkie pourywane. Dobra, po kolei. Ten ostatni z ostatnim połączone. Dobra, mamy podłączoną wtyczkę. Jest to ładnie zrobione. Nie wiem, czy tu widzicie, ja tu mogę ją naprostować jeszcze. O, ładnie jest przylutowane teraz. Jeszcze mówię, później będziemy zalewać. Dobra, podłączamy. Wyłączę może tą lutownicę, na razie nic chyba nie będę lutował. Aj, baterie mi się tu ciągną moje. Dobra, podłączę, włączę. Bez tego. Ale jest to samo. Czekajcie, bo wypadają tego. No, jodyk funkcjonują, ale to z tego. Dobra, podłączymy tą wtyczkę. Ja wyłączę może. Podłączymy ją i zobaczymy, co się dzieje. Oczywiście będę musiał zaraz podłączyć też do tego. Dobrze jest podłączone, dobra. Czekajcie od góry. Armand, dobra. No i co? No i dupa. A, bo nie ma wcewki, nie ma. Mówię, ja to jestem mistrzem tego. Czekajcie, włączę jeszcze raz. Cewki nie podłączyłem i sprawdzam. Tak jakbym gniazda nie przyłutował, co za różnica, jak cewki nie podłączyłem, to nie ma cewki. Proste. Patrzcie, teraz. Powinno to zadziałać. No, nie działa. Działaj do cholery, nie ma czasu na ciebie. Ja pierdzielę. Dobrze jest podłączone. Kurde. Po kolei poszedłem. Tu jest tak. Ja pierdzielę. Czekajcie, tu jest ok. A, jeszcze lutownicę muszę na chwilę włączyć. Tutaj jest ok. Ten wzmacniacz przelecę. Tu to przelecę. Dobra, wyłączam na chwilę. Odłączę te baterie, bo nie jestem pewny. Muszę te poprawki zrobić lutów, bo widzę, jest niespodzianka. Tak, poprawię tutaj trochę. Bez płynu poprawię. Czekajcie, żeby to z syfu nie narobił. 455, zmniejszymy trochę na 400 mu. Nie muszę, no 400. Tam 400. Chociaż tu mam. Nie, tu mam cienki grot, nie musiałem. Dobrze, nie musiałem tego robić. Poprawię te luty. Ale to nie wygląda mi na. Tu jest coś nie tak jeszcze. Coś tu jest nasrane. Czekajcie, ja sobie poprawię na tym układzie. No to nic nie da. I tak musiałbym to poprawiać. Jeszcze widzę jedno miejsce, ale za sekundę ten poprawię na pewno. Chodź tu. Przelutujemy cię, koleżko, żebyś. Ale perfumami czuć.
męskimi. No nie, no leje z tego, ty. Perfumami ktoś to czyścił. No to zajebiście. Super. To tu już, przepraszam, poszła mega, mega naprawa była. To serwis perfumów używa? I co to? Męskie, no. No nie są złe jakieś takie. Coś mi mówi ten zapach. Powiem wam. Ty, ale nawet dobrze dają, nie? Jak tak nie było czuć, ale jak podgrzałem, normalnie jak się tego, to normalnie idealny zapach i znam te perfumy gdzieś skądś. Nawet powiem, że chyba oryginalne. To nie lepiej było izopropanolem? Myślę, że to tutaj klient coś próbował czyścić. Albo wypsikał, żeby to ładnie pachniało, żeby mi się lepiej robiło może. Nie no, leje, ale pachnie. Czekajcie, ten jeszcze tutaj miałem do poprawki, a ten chcę poprawić jeszcze. No i cały, tutaj tak samo. Co to jest, lawenda jakaś z czymś? Nie, ale znaleźć, słuchajcie, aż mi rozkminę dało. Spytam się do klienta, jak będę mu oddawał, co za perfumy tam wrzucił, bo nawet ciekawe, powiem wam szczerze, ciekawe. No lepsze niż jak telefony komórkowe po szczochach się naprawiało, tak? Co tam się pani wydarzyło? O Jezu, wpadł mi do kałuży. Bierzesz lutownicę, grzejesz tam coś, nie? Amoniakiem leci, nie? Wie pani co? Fajne kałuże pani wpadł. Nie mogła pani powiedzieć, że do kibla wpadł? Ja później takie coś robię i to ja zawsze mogę się tego jakoś inaczej do tego przygotować, a nie. Ale to nie mi, a to synowi, albo coś tam i to takie, tam się bajki, zaczerwieniona klientka, no co? No, czy prawdę mówi, no co, wpadł do szoków i tyle, no. Nieraz tam coś robiłem, kiedyś robiłem odkurzacz tego, to szczochy ten, robota robiłem. Szczochy zaciągnął, pies naszczał na niego, czy coś tam i się zjarał. No ale to babka powiedziała, że ten, że się odsikał na ten. Ona umyła go jeszcze nawet tam z wierzchu to, co mogła. Także to inaczej. Dobra, mamy to przylutowane. Podłączymy jeszcze raz. A, jest włączony. Baterię odłączyłem. Włączymy jeszcze raz. Czekajcie, żebym tu nic nie narobił. Na razie jest tego. Tutaj nawet nie czyszczę, bo to tylko przeorałem. Oni tu też to tak, no, wygląda bardziej oryginalnie, można powiedzieć. O! A cewka podłączona. Ej, koleżko. Żebyś nam się na nic nie odrywało. No co? Tu coś nie reaguje, nawet nie pokazuje baterii. Ty, o co? Coś tam się zmieniało. Reset? Też reset nie reaguje. Ty, coś się zjarało w ogóle. A teraz go włączymy tak na zwarciu. Ty, no co jest? Dziadostwo, już mnie zaczyna denerwować. Tu mam postawiane tak, dyskryminacja, dobra, w dupę z tym 5, czułość na środek ustawimy. Nie, czułość to jest tutaj, czułość jest na maksa. Może zdejmiemy na razie na piątkę. To jest grunt na 0, sorry, grunt na 0. Już odruchowo robię głośność, a głośność, no ale głośnik tam nie chodzi w ogóle. Ty, coś tu jest nie tak. Głośnik nie chodzi. Tu mamy głośnik. Tak, tu są te zaloty od głośnika. Czekajcie, muszę. O, zobaczcie, coś się zmieniło. No i ty. Co tu ustawieniami tutaj robiłem? Coś tu się zmieniło. Kolor. Ty, zobaczcie, coś się wyłączyło w ogóle teraz. Czy wypadły te. Nie, tu się nic nie zmieniło. Ale coś tam reaguje. Czekajcie, ja muszę sprawdzić sobie. W ogóle czy ten głośnik działa, bo tutaj nic nie słyszę. A jeszcze zrobimy jedną rzecz. Sprawdzę bez cewki. Czy on w ogóle to jeszcze takie na sztukę wszystko, słuchajcie. No nic, trzeba czasami wilgotnym paluchem przejechać. Czy on reaguje w ogóle na coś? Nie wiem, to ja przełączyłem, ale to coś zmienia się ogólnie, nie? Tylko że nie wiem, wygląda jakby to nie było. Przejścia jakiegoś nie było. Co jest nie tak? Teraz posprawdzę te piny, to wszystko. Dobra, najważniejsze będzie trzeba posprawdzać te piny. Jeszcze jedna rzecz. Sprawdzę sobie, czemu da. Bo tutaj jest buzzer,
Ten buzzer tak piszczy, ale pod spodem jest głośnik. Tu są dwa piny od niego pod spodem. Nie chcę mi się odkręcać tych śrubek na razie. Czekajcie, tu żeby nic nie dotknąć, jest wyłączone napięcie. Mógłbym go wyłączyć, całkiem rozładować, ale zobaczymy tylko... A, dupa. Sprawdzam sobie opór, miałem zobaczyć, czy... On powinien mieć chyba 8 ohm ten głośniczek. A, bo to były takie najoszczędniejsze. 8,32 ohma, także mamy. Dobra, głośniczek działa niby. Cewka bynajmniej jest sprawna, czy on tam się rusza, to ja nie widzę. Ale tu i tak, tu powinno pokazywać na skali, zmieniać się coś, tu się nic nie zmienia. Słuchajcie, ja sobie, wiecie co, ja to pauzuję, muszę zobaczyć sobie jeszcze na schemat. A, jeszcze zobaczymy, tak. Co to było? Ty, ta wtyczka była... Ej, zobaczcie, ja nie wiem, albo się wydaje, albo ona była źle nałożona jakoś. Ty, no dobra, to założymy. Ona chyba była nałożona tylko na jeden rząd pinów, tak. Teraz tak zajarzyłem. No za różno wyszło to coś. Czekajcie, ja sobie, żeby nie zamotać. Dobra, ty. Włożymy. Może teraz będzie działać. Ej, ty. Czekajcie. Ja pierdzielę. No widzicie, taki jest, ja mam niepewność, bo tutaj... Dobrze, że jeszcze mam, mówię, te swoje stare rozpiski, bo bym się tu zesrał z tym. Nie, coś nic nie zmieniło, ale coś może. No ale tu była wtyczka nie nałożona jakby. Czy ja już mam zwidy? Nie, nic to nie zmieniło, no to co zrobić? Dobra, sranie. Myślałem. Dobra, nic z tym, nic nie zmieniło to. Czekajcie, ja pauzuję, zobaczę sobie na środek. Przyjrzę się, bo muszę na komputer, na laptopa spojrzeć, czy tu wszystko mi się zgadza tak jak jest, bo tu ktoś kombinował, nie wiem, zobaczę, czy, ale tu nie będę, po lutach widzę, że nie było zbytnio tu lutowane, to ciężko, ciężko jest, naprawdę ciężko, bo to, one nie są tak pięknie polutowane, jak fabrycznie jakieś tam takie, które są maszynowo typowo lutowane, te luty, więc tu ciężko jest tak dokładnie zauważyć od razu, o tutaj ktoś lutował, kto nie lutował, nie? Dobra, idę sobie po schemacie, tu na pewno, no to oni też oryginalnie mogli tak te gniazdko słuchawek lutować, bo też patrzyłem na to właśnie, że tu może coś namieszali, nie wiem, czy byście widzieli, ja odłączę na razie tą cewkę, wyłączone jest, zobaczcie jak to jest polutowane, no to brzydko wygląda, ale ręcznie jest lutowane, dolutowywane jest to gniazdo, jest doklejane tam, także dobra, spokojnie, czekajcie, pauzuję, przyjdę zaraz z większą wiedzą. Jestem z powrotem. Lutownica, wyłącz się. Słuchajcie, co zauważyłem. Nie, no leje z tego. Nie mówcie, że ktoś z nich takie coś zrobił, bo to już jest hamowa. Ta wtyczka tutaj dobra, już okej. Dobra, zrobiliście jak zrobiliście. Zobaczcie, kolory nam się wszystko zgadzają. Ale teraz zobaczcie na jedną rzecz. Czy oby na pewno napis Prospektor powinien być od strony płytki tutaj tej, od strony gniazda cewki? Czy nie powinien on być z tej strony tutaj? Bo tak wygląda, że powinien być z tej strony, no ale jak? Przecież to jest tak złożone, nie? Wiecie co? Zawsze byłem dobry z testów na inteligencję i wam powiem jedną rzecz. Kurwa, źle wtyczkę ktoś chyba włożył. Ja pierdzielę, zobaczcie, one nie mają zabezpieczeń, można ją włożyć tak i tak. Napis ma być tak. Więc wtyczka ma być tak. Co oni mu dali? Dlatego on nie działał. To oni chyba źle podłączyli z tego wynika. On urwał gniazdo, rozkminiam. I oni to musieli źle podłączyć. No, nie mówcie, że tu będzie... Nie mówcie, że tu będę w domu już. No niby się tu świeci. Wszystko dobra, czekajcie. Podłączymy tą cewkę. Teraz. Ale rozkmina, ty przez... Przypadek, bo się tak przyglądałem tam na ten sens, nie schemat, tylko na taką samą, na zdjęcia, jedno, drugie, trzecie, z jednej, z drugiej strony, bo patrzyłem też tu tą wtyczkę, czy oby na pewno jest to tak jak... No, chwilę mi to zajęło, ale zobaczcie, było odwrotnie podłączone, czekajcie, tak jak jest, prospektor, tak ma być, prospektor do tego, czyli odwrotnie to było podłączone. Ty! Dźwięk jest, patrzcie. Ale dalej coś jest nie tak. Cewkę zdjąłem. Jeszcze jest coś nie tak. Ale coś tu już powoli... Poczekajcie... Coś tu... Ty, coś zaczyna tu działać. Czekajcie, ja sobie przerzucę tą cewkę, żeby ona nie była. Coś tu... Głośnik działa, patrzcie, głośność. Wcześniej to nie chodziło. Nic. No głośnik nie chodził. Czekajcie... Tutaj...
Coś jest jeszcze nie tak. Włączę teraz. Ale mamy jeszcze jakiś sygnał, coś się dzieje. To wygląda, jakby coś z sewką było nie tak w tym momencie. No niby ciężko mi teraz powiedzieć. Ty, no ale coś tu się zmienia. Teraz podłączyliśmy tak. W tą stronę szło na pewno, z tej strony. Czekajcie, bo jakieś błędy nie ma. Muszę coś zobaczyć. Ale nie reaguje to nic. Ej, ścisz się tutaj. Chyba jeszcze będę musiał powrócić do tego schematu tam. Co jest tego? Co to w ogóle jest tutaj? Tu jakiś... Aha, bo oni ten kwarc przelutowali, dobra. Ja pierdyle. Czekajcie. No to widzicie, taka zabawa, metoda prób i błędów, no. Tu mamy wszystko, ta wtyczka jest podłączona, żeby... Nie wiem, tu jest sztywno, tam też... Nie, no jest na tych pinach. Muszę się przyjrzeć. Teraz tak, tu jest dobrze podłączone. Jeszcze raz. A według tego jest tak, jak powinno być. Czyli tak, tak. Ale jest dźwięk już. Sorry, kurde, gdzie ja wkładam tą wtyczkę? Mamy regulację. To mnie zastanawia tutaj. Czyli jest... Nie, no jest dobrze, bo to jest na głośności podłączone. Jest dobrze wtyczka z tego wynika. No bo tak byśmy regulowali na czymś innym. Tu mamy próg dźwięku. Tak jakby coś się próbowało dziać. Aha, wtyczka jest niepodłączona. Czekajcie, jeszcze raz spróbujemy. Nie wiem sam, co się dzieje nie tak. Coś nie... Albo coś nie podłączyłem. Tak jak trzeba teraz jeszcze. Nie, no jest cewka. Te przewody są tutaj. To jest u góry. To jest tak, jak powinno być. Tu nie resetuję tego. Nie wiem dlaczego. Dobra, już ściągam tak na maksa wszystko w jedną, w drugą, żeby szybko. Ścisza, bo mnie męczy to. Ty, no jeszcze nie jest. Baterie się trzymają, wszystko. Coś jest jeszcze nie tak, no. Cewka. W ogóle... Ale jest reakcja? Nie, będzie ciężko sprawdzić, bo ona ma jeden pin przez kondensator. No ale jeszcze sprawdzę jedną rzecz. Dobra, wyłącz się. Coś tu nie gra. Słuchajcie, dobra. Ja jeszcze będę musiał według schematu zobaczyć, ale... Tutaj jest jeden pin. Ja muszę coś zobaczyć. Chociaż zobaczymy tą nadawczą. 11,62 ma jest. No i następnej nie będzie tutaj już widać, bo ona jest przez ten... Przez kondensator będzie szła. No dobra. Tu nie będę sprawdzał, bo to nic nie da. Może jest sprawna. Nie lubię, jak są przez jakieś układy, przez kondensator, bo to ciężko sprawdzić. Dopiero trzeba się rozbierać, dobierać tam do tej cewki tu i możemy coś wiedzieć. Słuchajcie, pauzuję. Patrzę jeszcze raz na tą całą tutaj budowę tego wszystkiego. Czy ta wtyczka jest w ogóle dobrze podłączona, bo coś mi tu nie gra. Coś tak jakby z cewką. Tu zaczęło to działać jakby. Nie wiem, idę jeszcze się skupić. Słuchajcie, wróciłem. Powiem wam tak. No nie pokazałem na kamerze, ale co zrobiłem? Nic nie zrobiłem tutaj, bo się okazuje, że jest wszystko dobrze podłączone, tak? To było źle podłączone, tak jak mówiłem. Wszystko teraz jest tak, jak trzeba. No ale wcisnąłem wcześniej ten przycisk. Nie było na kamerze, szkoda, bo tak podłączyłem. Mówię, kurde, no, mówię, kurde, coś tu nie gra. Zobaczcie, i on działa. Patrzcie, zresetuję go, widzicie, on teraz działa. Sprawdziłem już. Czekajcie, dam ty. Znowu. I teraz podniosłem. Tu jakby coś nie łączy. Widzicie? Nie, ale zresetuję. Czekajcie. Za blisko trzymam. Widzicie teraz? Tu coś nie łączy. Nie, nie, ja to dotykam. Czekajcie. Zresetuję jeszcze raz. Coś na płytce nie łączysz? Czekajcie, zmienimy ustawienia może. Bo to jest czułość.
Wszystko tu lata, ciężko jest. Poziom baterii pokazuje w ogóle? Nie pokazuje, coś nie gra. Ale przez moment działało, powiem wam właśnie. Czyli jest podłączone dobrze na pewno. Coś tu nie łączy jeszcze gdzieś. Czekajcie, żebym tu nie miał jakieś wtopy gdzieś. Ten kwas nie łączy. Wyłączymy jeszcze raz, dobra. No i... Coś tu się... Przez moment jakby załapało, widzieliście? Nawet wam pokazywałem, załapało. Dobra, czekajcie, ja sobie to spauzuję jeszcze raz, bo normalnie nie chce mi się wierzyć. Dobra, jestem z powrotem. Znalazłem przyczynę. Po pierwsze, nie chcę już tu odczepiać. To powinno się poprawić. Tutaj kabelki coś robiły. Nie wiem, czy to będzie widać. Teraz nie reaguje jakby, ale jest ok. To, tu one się jakby zwarły i robiły zwarcie. Dobra, te od tego trymera. Tu mamy trymer, tak, do ustawiania przy kondensatorze, ale dobra. Ja je wyprostowałem, ale to nie była główna przyczyna. Tutaj jak podniosę, jak ten kwarc jest, nie chcę tutaj naprawdę już więcej rozwalać, bo to tutaj ten rezystor, ktoś lutował ten kwarc do tego rezystora i przylutowany do rezystora, ale pad od rezystora nie dotykał do padu, który jest połączony z kondensatorem. Dobra, tutaj w tym miejscu, dobra, nie pokazuję, bo żeby nie zepsuć. Słuchajcie, no działa. Dajemy głośniej. Naprawiliśmy sprzęty, to widziałem, że coś jest, coś tu jest nie tak, ale jednak nie popalili sprzętu. No i dobrze, że tam nic, dobrze do układów, nie wiedzieli jakie układy, nic nie lutowali. Czekam, dam wam głośniej. A zrobimy puszkę. Ja tu mam okulary blisko, czekajcie. Tak, do was wezmę. Zobaczcie, ja sobie to przerzucę, już teraz widzieliście, że działa na ten. Teraz cewko się pobawię, patrzcie. Tra la 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 la. Wszystko, jeszcze raz. Zrzucamy. A, bo to jest teraz... Nie może leżeć, bo tam są metalowe rzeczy. Teraz mamy na dynamiku, czy... Statyk, dynamik, no. O, ładnie łazić będzie. Pensetę też widzi. Dobra, składam. Chyba zrobiliśmy, składam. To jest super. To zaleję mokle... Teraz to położyłem, mówię, no ale zobaczcie, mamy ten i głośność to wyje. Głośność chodzi, sensitivity, ale to będzie już działało. Ja sobie dam, sorry, nie, to jest nie ten, to jest grunt. Grunt. Zobaczcie, grunt trzymam w jednym miejscu, a nawet tu może wygruntuje, tak. Zobaczcie, leży, wygruntuje i tak samo, dam radę. O, normalnie działa. Teraz ten sprzęt działa, patrzcie. I grunt. Tu gruntem nie zrobię nic teraz, ale jak dam na dynamik, normalnie. Dzięki, słuchajcie, sobie jeszcze wezmę monetką, przejadę, zobaczę ciekawości. Też chodź ładnie. Dobra, ja skręcam, znaczy nie skręcam, jeszcze tu skleję, mu wyłączamy. Czekajcie, jeszcze raz włączę, żeby mieć pewność. Dobra, powrócił i zobaczcie teraz. Tak samo reset, wyłaź, reset, ładnie, jeszcze raz, reset, wszystko funkcjonuje, nie wiem czy widzicie to światełko tutaj, widzicie, nie chcę tak przeginać za mocno, także, dobra, zaklejam tą wtyczkę, żeby mu się nie urywało już nigdy i tyle, zresztą zrobimy zaraz to szybko, zakleję mu przeźroczysty, żeby nie tego, żeby, no i tutaj, i to tak jak jest, te baterie jego mu wrzucę, włączam już, bo będziemy składać później, no fajne te bateryki, jak będziecie chcieli to dzwońcie, polecam, są naprawdę, naprawdę dobre,
Nie patrzę na to, że tu jest 28 tysięcy napisane, ale naprawdę są dobre. I najważniejsze, dają radę z najnowszymi sprzętami, nie? I odmawiają posłuszeństwa, bo inne sprzęty mogą po prostu no, nie działać, tak? Na takich zwykłych bateriach. Do radia włożycie, to będzie działać prawdopodobnie, ale mówię, no, wykrywacze niektóre odmawiają posłuszeństwa. Muszą być alkaiki i tyle, albo jakieś dobre naprawdę akumulatory, tak jak to coś, nie? Zalejemy. Nie, ale sprytnie się dało zrobić, to zalewam. Ty, no jestem pod wrażeniem, ale tak naprawdę myślałem, że tego, że będzie gówno z tego, bo jak już tak grzebali, odwrotnie kable, coś tam nie ten, przygięcie pałek. Gdybym nie miał jakichś, nie wiem, schematów, to, no kurde, kto by się spodziewał, że albo celowo to zrobili, bo to bezczelne, bo żeby ktoś, myśleli, że ktoś nie ma schematu może, nie wiem, nie chcę już gadać, ale to już by było złośliwe. Żeby ktoś po nich nie naprawił, czy coś, ja nie wiem już. Wszystko mogły dociekać. Czekajcie, bo mi się tutaj... Ej, no co jest? Co mi tu powiązałeś? Tu mam pełno kabli, mi się powiązały. Muszę zrobić porządek też jakiś, widzę. Czekajcie. Ktoś by to osrał, niech mu się zepsuje, znowu kabelki urwie, to będzie musiał do mnie przyjść. Nie, ja nie potrzebuję, ja wolę zrobić mu, żeby miał dobrze. I tyle. No bo będzie wymieniał te baterie, ja nie potrzebuję poprawiać go, narażać na wysyłki, koszta, tak? Raz zrobione to, co ja mogę, daję od siebie więcej czasami niż to jest zaplanowane, no bo co? Kto by się pieprzył z tym, tak? Tak. Ja mu to zrobię tak, że będzie miał tutaj ten kawałek na sztywno. Muszę powciskać mu ten klej. Widzieliście, nawet mu zrobiłem, żeby się nie obróciło to gniazdo. No nie jestem chujem, jak to mówią, tak? Chcę, żeby to było fajnie. Już no, zrobione. O, i zobaczcie. Nie żałuję mu kleju. Wyprostujemy tutaj ładnie. O. Jeszcze podgrzejemy. Kto by poświęcał czas i robił, to ma się psuć, tak jak producent robi, to ma się psuć, a nie 2 lata i po gwarancji żegnamy, nie? Dawaj kasę. O, zobaczcie. Nie no co, źle, fajnie, zobaczcie jak ja to mu zrobiłem. Tu jest zalane, to zaraz wysnę, ja jeszcze to przytrzymam, tak? Żeby miał równo wszystko, a już przykleiłem się do tego, to nie szkodzi. To końcówka będzie, zobaczcie jak jest oblepione. Do środka wepchałem. Nie wiem, zapalę wam światło, bo tutaj może nie będzie widać, tak? Ale zobaczcie, naprawdę jest to przeze mnie zrobione. No, wkleję się, bo wam pokazuję, no ale dobra. Tu lepiej się przykleić. Ja to później jeszcze przeciągnę, nawet jak będę chciał. Nie muszę. Dobra, nie ruszam to. Patrzcie. Kryształ się zrobił normalnie. I tak będzie to się trzymało, a nie przylutowane tylko kabelki. Tu ciągle jest wyciągane te baterie, ruszane. Dobra, robimy dalej. Składamy już po prostu. Wkładamy te baterie jego. Jedną ma spieprzoną. Zaznaczę mu którą. Naklejkę, żeby wiedział. Do świetnika. Może nie mieć miernika, już zrobię mu ten wyjątek. To ta była chyba ta USE. One się same, one już obydwie są do świetnika. Szczerze? Nie zaznaczam mu. Niech na nich lata na razie. One jeszcze będą latać, ale będzie widział tam, jak będą całkiem ładowane do śmietnika. Baterie ogólnie powinny mieć te same mniej więcej ładunki, nie powinny być różne, no ale jest jak jest. Wtedy to może być takie mniej stabilne. Czekajcie. Ta z tej strony, więc z tej strony tak samo wyłączone jest. Wyłączone. Dobra, wkładamy tą bateryjkę. Tutaj, żeby... tutaj kupy tak zrobione. No i te kabelki, żeby się tu nic nie pokarało. Te kable ja mu też tu muszę zrobić coś. Dobra. Wiecie co? Też tu głupio jest zrobione. One idą tam na bok. Są niezabezpieczone, tylko tak lekko klejem. W dupę sobie takie zabezpieczenie wsadźcie. Co wy robicie, ludzie? Ja. Że to musi być konkretnie zabezpieczone, a nie takie coś.
się wszystko rusza. Te baterie w ogóle wsuwa się pod tą płytkę i jest ingerencja. Jak to ma działać? Czekajcie, mu to zakleję też. Ja pierniczę. Im więcej wartości dacie, jak robicie takie sprzęty, ludzie, to będą do was ludzie wracać, a nie... Produkujecie coś, to przecież co za problem było wziąć kogoś, żeby o, tu klejem zalał. No tak jak ja nawet. Nie musi być ładnie, no tak, o. Zobaczcie, zalewam, chwilę poczekam. Niech to się stopi, tam wpadnie na ten plastik. Przewody, one muszą trochę tutaj mieć tego kleju, jeszcze głębiej widzę. O tak. Właśnie tak. Kiedyś robili, to robili wszystko prawie dobrze, ale... Byli dumni, że ten sprzęt się nie psuje, czy coś, że na lata, później się kapnęli, że to im się nie opłaca może też i zaczęli robić, żeby się psuł. Pomarudziłem trochę, no i zobaczcie, tą płytkę też mu tutaj, tu nie trzeba nic, bo to są te, ale tu zobaczcie, też ma zrobione, o, widzicie, dokleiło się do tego tutaj trymera. Także jest to w chwili obecnej, sekundę zaczekamy, tą drugą baterię włożę, to już też można włożyć, tylko teraz tak, no właśnie, tu nie zabezpieczone, ta bateria może tam dotknąć, wiecie co, może prawidłowo to te baterie powinienem wkładać, no ale to też tak, no jak on to będzie, no dobra, jakby tak wkładał, musiałby to ciągle ściągać. No i tak, żeby tutaj nie dotykało do tych dobra, no tak muszę zrobić. No to już jak tą wsadziłem tak, to tą wsadzimy też w drugą stronę. Nie wiem, on i tak po swojemu będzie wsadzał klient. Ja to zrobiłem po prostu tak, żeby mu tu się nie zwierało do tych przełączników. Przecież no tutaj tamta strona jest zabezpieczona. Ej, czekajcie, bo ja tutaj jeszcze nie wyschło mi dobrze. Ja tu manewruję. Lepiej. Baterię wyciągnę tym w dół, żeby mi się nie fajdało, nie? Tam zrobiłem, no tam zrobiłem w dół, o tak, żeby mi się ładnie to schowało. Łatwiej było tą puszkę skręcić. Te śrubki tam wszystkie są, rozkręcane to. Czekajcie, jeszcze sprawdzę mu. To jest jakaś plastikowa, to już gówno. Co to jest? Ja pierniczę. No dobra, tak ma, ktoś ma. Tak naprawiają, zobaczcie. Śrubka jakaś inna włożona. Ta ok, plastikowa tutaj przy kwarcu może sobie być, ale co to jest to? Ja pierdzielę. Zgubili śrubkę, włożyli jakąś dziadówę do środka i jest ok, nie? Czekajcie, ja teraz już mogę to powoli włożyć. Pięknie teraz, o, zobaczcie, pracuje to na tym, nie widzicie, ale pracuje to na tym plastiku. Ja to specjalnie jeszcze teraz włożę, teraz już się nie dosyka, tam już się nie łapie. Mamy tak. Dobra, na chwilę podłączę, żeby... Aktywował się, dobra, łączył się nam. Składamy. Słabe te baterie, no ale dobra. Tu jest wszystko. Dobra. Jest jak jest. Pyk, pyk. Ja ci włączę to. Aha, wszystko, no wszystko, wszystko, tak, wszystko. To nam ładnie wyschło, tak. Naprawiliśmy, to nie da się naprawić. Zobaczcie, jak ma ładnie gniazdko. I patrzcie, teraz widzicie? O, wyciąga te baterie, wypada mu płytka, powiedzmy, o, wkłada z powrotem. I tu się nic nie dzieje. Nie urywają mu się te przewody. Nawet fabryka tak mu nie zrobiła. No. Zawsze warto dodać coś od siebie. Ja jestem szczęśliwy, że chociaż coś tam naprawiłem.
A dodatkowo jeszcze mu poprawiłem. Tu patrzę tylko wzrokowo. Te słuchawki trochę mi nie pasują. Ja szybko włączę tylko te słuchawki. Zamykam to, żeby to było. Jak zamknę, to będzie dupa. Czekajcie, włączę słuchawki, tylko zobaczę, sprawdzę szybko jeszcze. A, no właśnie, mój głośnik działa, a nie słuchawki. Dobra, działają słuchawki. Stereo. Jest ok. O, zobaczcie, teraz to funkcjonuje, nie? Dobra, ja złożę i zaraz wam pokażę wszystko, co. Składamy zresztą szkic do końca filmiku. Dużo nie zostało. No, trochę było roszad, ale dobrze mam, mówię, zdjęcia. Bym nie miał zdjęć, to koniec. Też może bym się nie chciał robić tak jak im. No co, nie mają schematu, nie mają niczego. Ale widzicie, żeby mieć schemat, ja musiałem kiedyś takie gówno po prostu naprawić. Jest to złożone. Jeszcze szybki włącznik. Funkcjonier. Skręcamy to coś. Wszystko dałem, na pewno nie zamotałem się niczym. Dobra, teraz wam jeszcze pokażę szybki końcowy teścik. Także naprawiliśmy sprzęcior. Wygląda na to. Ja jeszcze testy porobię, ale już to widzę. Jest gites majonez. Nie mamy strzałów żadnych. Pięknie funkcjonuje. Tiriradadam, jak ja to lubię, jak jest coś zrobione. I odsyłka. Spokój, czekajcie, bo mi to pasta się. Syfik, penseta na bok, nie zapesza. Szykawka na bok, nożyk na bok. To do świetnika pójdzie, na razie nie. Dobra. Więc tak. Włączamy jeszcze. Ja nie wiem, czy tutaj będę mógł go wypoziomować. Na tym stole. Plastik, dobra, uciekaj mi stąd. Podłączamy naszą tą cebulę. Tak samo mamy ładnie na środku, a nie tam jakieś poprzekręcane gniazda. Podłączamy. Jest nasza złotóweczka. Włączamy. Teraz jest na statyku akurat, może być problem. Ale jak widzicie, nie ma problemu. Pięknie. I teraz dynamik. Dobra. Wiesz, widzicie tutaj balans do gruntu daje nawet wyzerować. A to złotówkę mam. Także fruwa. Co? Wszystko na ten temat. Pozdrawiam, trzymajcie się miłego. Sprzęcik naprawiony. Zerowanie. No co tu jest jeszcze? Nie. Tak. Dyskryminacja. Dobra. Pozdrawiam.